Trwa spis powszechny. Powiedzmy, dlaczego warto wziąć w nim udział? Myślę, że dane, które uzyskujemy ze spisów powszechnych, są bardzo ważne dla państwa, dla planowania budżetów, do planowania polityki społecznej. Dlatego czym bardziej te spisy są rzetelne, czym bardziej są te spisy realne, tym chyba jest to ważniejsze, żeby właściwie można było pewne rzeczy planować. Spis można dokonać jak najbardziej internetowo, jednak dla tych, którzy mają problem z dostępem do internetu, do komputera, czy po prostu nie wiedzą, jak to zrobić, zawsze można to dokonać w urzędzie tutaj gminy, prawda? Tak, mamy przygotowane stanowisko dla osób, które chciałyby się spisać w urzędzie. Nie czują się same na siłach, mamy przeszkolonych pracowników, którzy pomogą. I jeżeli ktoś z tego tylko powodu w tej chwili nie spisał się, to bardzo chętnie zapraszamy do urzędu, żebyśmy mogli pomóc w tym spisie. Warto również pamiętać, że przestępcy i oszuści nie śpią i mogą wykorzystać też naiwność ludzi i mogą na podstawie tego, że podają się za rachmistrzów, oszukać nas. Na co musimy uważać? Myślę, że warto sprawdzić, czy rachmistrz jest to ta właściwa osoba. Nigdy rachmistrz do nas nie przyjdzie, jeżeli już dokonaliśmy spisu przez internet. Nigdy nie będą zadawane pewne pytania, na przykład o wysokość zarobków, czy jakieś takie bardzo dziwne pytania. Zawsze możemy to sprawdzić, zweryfikować. Rachmistrz będzie się umawiał z nami na takie spotkanie. Warto też powiedzieć, że nie możemy odmówić spisu, to jest nasz obowiązek. Oczywiście, jeśli zażądamy, rachmistrz ma również obowiązek się w pewien sposób wylegitymować. Myślę, że nawet rachmistrz będzie się legitymował, jak tego nie zażyczymy sobie, dlatego żeby sytuacja była jednoznaczna, przejrzysta i żebyśmy mogli w pełni bezpiecznie dokonać spisu.